Jest niedziela, jest niedzielne właściwie już popołudnie, raczej może nawet wieczór. Mam nadzieję, że przez ten weekend udało Wam się znaleźć trochę czasu dla siebie, znaleźć takiego czasu odpoczynku, wytchnienia, może jakby, nie powiem, że refleksji, bo zabrzmi to trochę dziwnie, ale mam nadzieję, że udało Wam się po prostu odpocząć, złapać trochę oddech po ciężkim tygodniu i przygotować się na to, co już jutro nas czeka, czyli początek cyklu, poniedziałek i ruszamy znowu do pracy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nową markę, która pojawiła się w naszej ofercie. Na razie jest to kilka produktów, ale na pewno będziemy je rozwijać, bo po pierwszym obejrzeniu tych produktów wyglądają one doskonale i myślę, że i Wam przypadną do gustu. Marką, którą chciałbym Wam przedstawić i już dzisiaj wprowadzić, jest marka Frigidas. Marka Frigidas pochodzi ze Szwecji i jest na rynku już prawie 100 lat. Powiedzmy 96 lat temu pan o imieniu John, nie wiem dokładnie jak w szwedzkim języku wymawia się to imię, zaczął produkować odzież roboczą w małej wiosce o nazwie Frigida. W tej małej wiosce rozpoczęła się historia firmy, która ewoluowała przez lata, aż doszło do połączenia tej marki z inną marką i powstała taka dwuczłonowa nazwa Frigidas Kansas, ale teraz już na dzień dzisiejszy ta marka wróciła do korzeni i pozostała tylko ta jednoczłonowa nazwa Frigidas. W dzisiejszym 323 odcinku chciałbym Was bardzo serdecznie powitać i dzisiaj już chciałbym Wam zaprezentować pierwszy produkt tej marki. Pierwszy produkt jakby z serii akcesoriów, który mam dzisiaj na sobie. Są to szelki. Szelki wykonane z takich mieszanki dwóch materiałów, poliamid i poliester. Powiem Wam, że szelki, jakby struktura i wytrzymałość ich jest jak w pasach samochodowych, nawet splot jest bardzo podobny. No nie chciałbym się przekonać, jak mocny jest ten materiał, nie będę naciągał tych szelek do takiego gdzieś tam momentu, kiedy popuściłyby te mocne metalowe zapięcia i by mi tutaj na wizji wybiły dwie jedynki albo wybiły oko. Ale uwierzcie mi, materiał jest bardzo wytrzymały. Dodatkowo jest tak fajnie nadrukowany tutaj, właściwie naszyty, bo to nie jest nadruk, naszyty napis Frigidas, żeby każdy wiedział, w jakim produkcie, jakiej marki pracujecie. Szelki są oczywiście, jak to w szelkach bywa, z X-em na plecach, dzięki czemu jest dobre trzymanie i nie ma krępowania ruchu. W tylnej części szelki są elastyczne, dzięki czemu za każdym razem, kiedy kucacie, klękacie, podnosicie się, zginacie, wsiadacie do samochodu, one fajnie pracują. Ja na co dzień nie chodzę w szelkach, raczej preferuję paski, ale myślę, że jest to całkiem wygodny produkt, szczególnie tam, gdzie się dużo schylacie, zginacie, nie używacie spodni ze streczem, więc gdzieś te spodnie mogą Wam opadać albo nie lubicie paska, więc tutaj jak najbardziej taki produkt jak szelki jest dla Was dobrze pomyślany. Szelki są regulowane, można je dostosować właściwie do każdej sylwetki, można je odpowiednio skrócić lub wydłużyć. Jakby to mocowanie szelek jest też bardzo mocne, to jest taka mocna metalowa klamra w takim fajnym złotym, jakby bardziej mosiężnym może, takim szczotkowanym kolorze. Wygląda naprawdę fajnie, wygląda przede wszystkim bardzo ozdobnie i myślę, że nawet ja dzisiaj nosząc te szelki do spodni, no może nie do końca do tej koszulki termoaktywnej, ale do spodni zwykłych jeansowych i nawet do trampek te szelki całkiem nieźle wyglądają. No produkt, tak jak mówiłem, przeznaczony dla tych, którzy lubią chodzić w szelkach, którym wiecznie spadają spodnie, a chcieliby mieć coś, co będzie im te spodnie trzymało i będą wyglądali schludnie i dobrze.
Jeżeli szelki to jest produkt, który do Was trafia i chcielibyście sobie zobaczyć te szelki na zdjęciach, na przykład oczywiście zapraszam, one będą tu opisane pod spodem, pod filmem, będzie odpowiedni link do tego, żebyście mogli sobie sprawdzić wszelkie niezbędne informacje. Jeżeli chodzi o szelki i markę Frisdust, właściwie, jeżeli chodzi o szelki, to dzisiaj to już będzie na tyle. Marka Frisdust na pewno pojawi się w kolejnych odcinkach, bo produkty są na tyle ciekawe, że chciałbym się z Wami podzielić jakby opinią o spodniach, krótkich spodenkach i innych akcesoriach. Powiem Wam, wczoraj rozpocząłem jakby tą serię i od wczoraj testuję spodnie marki Frisdust z stretchem w wielu, wielu miejscach i powiem Wam, że są naprawdę super wygodne, a do tego jeszcze doskonale wyglądają, ale dla tych spodni będzie na pewno poświęcony jeden cały odcinek. A żeby dzisiaj już nie przedłużać, bo pewnie wielu z Was już sobie myśli o tym, żeby pójść i odpocząć i jeszcze złapać trochę snu przed poniedziałkiem, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, dla tych wszystkich, którzy pierwszy raz nas oglądają, jesteście na kanale YouTube BalticBHP.pl. Mówimy tutaj o najlepszej odzieży do pracy, najlepszych producentach, najlepszych akcesoriach, butach i wszystkim tym, co dzięki czemu praca ma sprawiać Wam przyjemność, dzięki czemu macie wyglądać dobrze, czuć się dobrze i pracować z uśmiechem. Niech praca sprawia Wam przyjemność. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Dobranoc.